Historia koncernu Volkswagen rozpoczęła się w 1931 roku, kiedy firma Zündapp zwróciła się do Ferdynanda Porsche o przygotowanie projektu taniego samochodu. Ukryto go pod nazwą Type 12. Rozwinięciem tego projektu była współpraca z firmą NSU, która zaowocowała prototypem Type 32. W 1933 roku Ferdynand Porsche poznał Adolfa Hitlera, który zażyczył sobie, by Porsche stał się nadwornym konstruktorem ówczesnych Niemiec. 17 kwietnia 1934 roku Ferdynand Porsche zaprezentował niemieckiemu rządowi projekt samochodu legendarnego Garbusa. Była to odpowiedź na oczekiwania Hitlera, który domagał się taniego rodzinnego samochodu. W zamyśle Hitler chciał odciążyć kolej, która była z roku na rok coraz bardziej niewydolna. Po wielu zbudowanych prototypowych modelach, konkretnie było ich 9, zatwierdzono w 1938 roku do produkcji seryjnej w przyszłej fabryce Volkswagen Werk GmbH projekt Porsche typu 60. O prawdziwości tych zapowiedzi miała świadczyć oficjalna uroczystość państwowa, jaka odbyła się 26 maja 1938 roku w Fellersleben. Wtedy to położono kamień węgielny pod budowę przyszłej fabryki, a Adolf Hitler ochrzcił pojazd tytułem Niemiecki Samochód Ludowy. Oficjalna produkcja KDF Wagena, czyli późniejszego Volkswagena w wersji cywilnej Garbusa, rozpoczęła się 11 lipca 1941 roku i zakończyła się 7 sierpnia 1994 roku. Zakłady wykorzystywały robotników przymusowych i więźniów obozów. Łącznie w różnych wersjach nadwoziowych, kabriolet, sedan i kabriolimuzyna zakłady KDF Wagen Stad wyprodukowały 630 sztuk. Pozostałe odmiany KDF Wagena, Schwimmwagen typ 166, Amfibia, Kubelwagen typ 82, łazik terenowy oraz wojskowy Garbus typ 92 i w wersji z napędem 4x4 jako typ 87 były przeznaczone dla armii niemieckiej, ale cywilne KDF Wageny z lat 1941-1944 po II wojnie światowej uznano za prototyp. Pomimo że niczym nie różniły się od pierwszych powojennych Volkswagenów Garbusów produkowanych do 1949 roku. Powojenna produkcja ruszyła we wrześniu 1945 roku na potrzeby armii brytyjskiej, choć pierwotnie fabrykę w pobliżu Fallersbenn przeznaczono do likwidacji. Wtedy też doszło do oficjalnego powstania marki Volkswagen. Stopniowo dzięki w miarę przystępnej cenie Garbusa oraz wprowadzeniu w latach późniejszych nowych modeli Transporter, Volkswagen awansował do grona największych producentów samochodów w Europie. W 1973 roku miała miejsce premiera Passata, a w 1974 roku po wprowadzeniu blisko 12 milionów sztuk zakończono produkcję Garbusów w fabryce w Wolfsburgu. Następcą Garbusa został Volkswagen Golf, który trafił do sprzedaży wiosną 1974 roku i został przyjęty entuzjastycznie. Sylwetka hatchbacka okazała się jednak bardziej praktyczna niż Garbusa. Nieco mniejszy od Golfa Polo zadebiutował wiosną 1975 roku i produkowany był w tej formie aż do 1981 roku, kiedy rozpoczęto produkcję drugiej generacji Polo. W 1991 roku Volkswagen otworzył oficjalne przedstawicielstwo w Polsce. Powstała firma Kulczyk Tradex z siedzibą w Poznaniu. Polski importer samochodów Volkswagen i Audi, a od 1996 roku również Porsche. Od 2011 roku Volkswagen wykupił Kulczyk Tradex, w wyniku czego nazwa zmieniła się na Volkswagen Group Polska. W maju 1992 roku rozpoczął się kolejny polski rozdział w historii produkcji Volkswagenów. Powstała firma Volkswagen Poznań, w której początkowo montowano, a później produkowano w całości różne modele samochodów.
Modelami flagowymi poznańskiej fabryki stał się Volkswagen Transporter, wytwarzany tu od początku 1994 roku. Aktualnie w Poznaniu produkowane są transportery T5 oraz Caddy. W grudniu 1977 roku Volkswagen de Mexico S.A. w zakładzie w Puebla rozpoczął seryjną produkcję Volkswagena New Beetle, reminiscencji Garbusa. W USA model ten, podobnie jak przed 40 laty Garbus, wywołał prawdziwą Beetlemanię. Tekst udostępniany na licencji Creative Commons. Wszystkie materiały wideo pochodzą z serwisu youtube.pl i są udostępniane na zasadzie prawa cytatu.